Cześć, witam. Tak krótki vlog teraz. Wracamy właśnie ze sklepu. To jest taka fajna budowla. O, ciok. I to coś zostało zbudowane na cześć Williama Wallace'a. I to jest taka mała zagadeczka. Czy wiecie może, kto to był William Wallace? Czy kojarzy wam się z kimś, z czymś? No, to na razie wszystko. Witam was ponownie. Oglądając ten poprzedni filmik, znaczy filmik ten przed chwileczką, ja nawet nie zauważyłem, że za mną idą jakieś osoby i tam coś machają tego, no nie wiem, bardzo śmiesznie wyszło, dlatego nie wiem, filmik będzie się nazywał pewnie Mistrzowie Drugiego Planu. I teraz tak, zapomniałem dodać, że ten, kto zgadnie z jakiego, kim był William Wallace, znaczy w jakim filmie on grał, będzie specjalnie ode mnie, na pewno będzie sobie bardzo zadowolony, dostanie pozdrówki w moim kanale, na moim kanale vlog. Pewnie ogląda go tysiące ludzi, dlatego nie wiem, będzie do mnie z tego dumny bardzo. I dzisiaj, nie wiem, oglądałem sobie kilka vlogów, kilka rzeczy na internecie i zauważyłem pełno jakichś takich właśnie rzeczy typu unboxing czegoś. I nie wiem, chcąc być oryginalnym bardzo, nie wiem, no nie chcę mieć unboxingu typu, nie wiem, telefon jakiś nowy, otwarcie, czy nie wiem, otwarcie konsoli, czy głośników nowych. Dlatego wymyśliłem sobie, że zrobię unboxing takiej fajnej Grants. To jest Sherry Cask, czyli niestandardowa whisky. Teraz mogę dokładnie powiedzieć, co to jest ogólnie za rzędy. To jest whisky, które dojrzewanie kończy się w beczkach o sherry oloroso. Dzięki temu smak whisky jest charakterystycznie bogaty, owocowy smak. Ja postanawiam wypróbować ten napój i określić, jak on smakuje. Czy faktycznie jest ten owocowy smak sherry oloroso tam. Oczywiście to jest bezalkoholowe. Kolor, barwa. Standardowy whisky. Bardzo delikatny. Porównany do zwykłego blanca, czy nie wiem, w Polsce często się pije blanka, więc tutaj jest go bardzo mało. Bo szczerze, szeryf ja tutaj za dużo nie czuję. A nie wiem, może mój kolega wyczuje coś. Także dałbym mu sprawdzić. Żeby nie było, że nie. Witam wszystkich. No. Witam wszystkich, z tej strony Abdar. Zobaczymy. Pamiętajcie, że to jest bezalkoholowe. Kłamie. Wyborne. Tak, wyborne. Ale sherry też nie czuję. Nie czuję. Przejmij kamerę. Muszę tu dopowiedzieć parę słów. Nie wiem, będziemy robić chyba częściej takie unboxingi, bo to jest bardzo dobra rzecz. Zrobić chyba, nie wiem, unboxing alkoholi. Wiem, też na pewno w Polsce. Ale no nie wiem, no piję tutaj kilka whisky i według mnie Grants, który dostępny jest standardowo w Polsce też, jest jedną chyba tutaj z lepszych. Nie wiem, smakowo. Nie wiem, jest delikatna, fajna, dobra do picia, bardzo lubię whisky. Lepiej na to niż wódkę. Nie wiem, czy pije się nałogowo w Polsce. Nie wiem, no koszt tutaj na przykład wódki, a whisky. Wódka, no nie wiem, 17-18 funtów kosztuje. Taki gramcik kosztuje 13, tak? 13 kosztuje. 13, tak. 13 za 0,7. 16 kosztuje litr. Nie wiem, no chyba nie opłaca się przepłacać, kupować wódkę. Wódkę można kupić, jeżeli chce się jakieś fajne drinki porobić, prawda? A jeżeli chce się tak fajnie kupić na czysto, no to myślę, że to przez whisky. Także wracając jeszcze do tego konkursiku, zagadeczki, które dałem. Nie wiem, daję wam tydzień na odpowiedź. Odpowiedzi od moich znajomych się nie liczą, bo oni znają odpowiedź. Także od razu mówię, że nie dostaniecie pozdrówek, bo nie chcecie. Dobra, w każdym razie no, to będzie na tyle, na ten rok. Do zobaczenia. Jo.